Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Usługi żywieniowe w hotelarstwie. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Kolejność podawania potraw wynika z zasad zdrowego żywienia. Jako obowiązującą przyjęto następującą kolejność podawania potraw: przystawka zimna, przystawka gorąca, zupa, danie główne, sery, deser. Napoje, zarówno alkoholowe, jak i bezalkoholowe, stanowią uzupełnienie całego posiłku. Napoje podaje się według kolejności podawania dań, do których zostały przewidziane. Aperitif napój zaostrzający apetyt, podawany przed posiłkiem. Napój alkoholowy do przekąski. Napoje do dania głównego. Kawa lub herbata. Napoje do deseru. Digestif napój ułatwiający trawienie, podawany po posiłku. Podając potrawy i napoje, należy przestrzegać zasad związanych ze stronami ich podawania: Zawsze z lewej strony: oferowanie potraw, nakładanie potraw, nalewanie zupy, nakrywanie i sprzątanie. Zawsze z prawej strony: prezentowanie butelek, stawianie naczyń, nalewanie napojów, nakrywanie i sprzątanie. Podczas obsługi obowiązują kierunki poruszania się. W lewo, jeśli obsługuje się z prawej strony, w prawo, jeśli obsługuje się z lewej strony. Nieprzestrzeganie tych kierunków spowoduje konieczność kłopotliwego odwracania się za plecami gości, wydłuży czas i obniży poziom obsługi. Zasad tych należy przestrzegać zawsze, gdy ustawienie stolika umożliwia swobodny dostęp każdej strony i gdy nie jest to utrudnieniem dla gości. Istnieje jeszcze kilka dodatkowych reguł związanych z obsługą gości. Goście zawsze mają pierwszeństwo. Pracowników obowiązuje ruch prawostronny. Pracownicy obsługi niosący cięższe przedmioty mają pierwszeństwo. Należy unikać nagłych zwrotów i nagłego zatrzymywania się. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.